Szanowny Państwo, kochani moi, ja wezwałem lekarza do majora Wojciecha Suchodolskiego, tu przepisał kropelki dla majora Suchodolskiego, zaraz poleję, żeby wyzdrowiał prędzej. Tylko nie cało, tylko z pół. Nie wiem, to może być za mocne. Proszę wypić to. Proszę wypić. A i cebulkę. Proszę, zaraz cebulkę dam. Troszeczkę obiorę. O, już lepiej. O, cebulka. Zaraz. Już lepiej dla pana? O, to już teraz. Prawie jakbym się urodził dopiero teraz. Zaraz przyniosę cebulki. Weź, dam gryźć dla pana. Ale dobra. Ja myślałem, że to nie wiadomo co, ale to pyszne. Chyba to z bombasu chyba wcześniej. Proszę, do ust. Proszę mnie nie karmić, ja sam mam jeszcze zdrową lewą rękę. To bardzo, ja się cieszę się. Ale proszę zagryźć kropelki. O, już fajnie, już dobrze się czuję. Już lepiej dla pana? To jakby, nie wiem co to było. Jeszcze może troszeczkę. Proszę. Daj, ja panu potrzymam. Zagryźć. No, na razie starczy, bo więcej lekarz mi kazał dawać. O, jaki żywy się zrobił. Już zdrowy? No, pewnie. O, to chwała Bogu. To jest najlepsze lekarstwo. O. Teraz, zaraz rozbandażujemy jego. O, cały. Cały mój pacjent, cały. O, bandaż z inwalidy. Ale to lekarstwo było najlepsze na świecie chyba. Dobry lekarz musiał być. Chyba lekarz taki, że ekstra przyjechał. No, specjalista. Ja to lekarz pochował teraz. No, my nie wiemy. Wsiądę. O, jak cały ten... Nic nie ma.